Część odpadów wywiezionych z dzielnicy Brzezinka w Mysłowicach mogła zostać zakopana w pobliskim Bieruniu. Tak wynika z ustaleń Gazety Wyborczej. Prokuratura Regionalna nie potwierdza tych informacji, ale już w listopadzie podczas odkrycia odpadów w Bieruniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informował, że działania były przeprowadzone w związku z nieprawidłowościami przy likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w jednym z miast województwa śląskiego. O tym, że odpady mogły trafić kilka kilometrów od Mysłowic, nie wie prezydent tego miasta, choć potwierdza, że miasto dostawało sygnały o nieprawidłowościach. Jedna z nieprawidłowości, która była w trakcie wywozu, została natychmiast zgłoszona do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i tą sprawą zajmuje się prokuratura, ale to my zauważyliśmy, my przekazaliśmy tę informację i to my jesteśmy poszkodowani. Na czym ta nieprawidłowość polegała? Ta nieprawidłowość polegała na tym, że jedna z firm podwykonawczych wywiozła odpady nie w to miejsce, gdzie powinna, czyli nie na instalację. Powiadomiliśmy od razu organy ścigania i za te odpady nie zapłaciło miasto. Za te odpady musiała koszty ponieść firma, która wygrała przetarg na wywóz odpadów z Mysłowic. Nielegalne składowisko odpadów w Bieruniu zostało odkryte 8 listopada tego roku. Na dość rozległym terenie jednej z prywatnych posesji odkryli właśnie zakopane pod ziemią pojemniki z substancjami pochodzącymi z przemysłu chemicznego. Wstępne badania przeprowadzone na miejscu znaleziska wykazały, że w metalowych beczkach i plastikowych mauzerach może znajdować się ponad 200 tysięcy litrów niebezpiecznych odpadów. Problem nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów był na tyle duży, że w 2019 roku komendant wojewódzki policji powołał specjalną grupę do zwalczania tego procederu. Częstochowscy policjanci zatrzymali już 58 osób za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpiącej zyski z transportowania i składowania groźnych dla życia i zdrowia substancji. 36 z nich trafiło do aresztu.